Ale ty masz ładną dupkę. Wiesz? ścięło mi ciebie. O, jak miło, nie ma nikogo, jest spoko. Cześć wszystkim, tu Wiki, witam was w kolejnym odcinku z odcinka Minecrafta, z sezonu Minecrafta. Ekster mi się schował, bo się wstydzi swojego tyłka minecraftowego. No, ona mnie tutaj zamknęła. Nie, wszystko się nagrało. Było pokazane, że się sam zamykasz. Nie kłamcz. Widzicie? On próbuje wywrzeć na was coś w stylu Wiki jest zła. Zła bardziej niż jest zła. W ogóle kupa się stała, bo ja nie mogę go bić. O, klikam, a on mnie może bić. Co wolno, wojewodzie, to nie tobie. Smrodzie. Dobra, więc tak, witam was w kolejnym odcinku i przed wami jest piękny wzorek, którego autorem jestem ja i... Dobra, Extermi nam tutaj zrobił automatyczną robiarkę engine'erów i tych innych pierdołów takich z procesory. O, procesory, tak, to są procesory. To może ja tak bardziej sobie przysunę, o tutaj mikrofon. Więc tak, wytłumacz nam, jak to działa, bo to w sumie do ciebie należy. Czekaj, bo mogłeś powiedzieć szybciej, to bym to rozwalił. No spoko. To. I tu. Jeszcze w zasadzie tu. Dobra. Tak wygląda cały goły mechanizm. Wszystko się zaczyna od tej skrzyneczki, z której zostają wypompowane itemy za pomocą transfer node'a. Wiki już została poinstruowana, że do tej skrzynki mają trafiać tylko silikon, pióry kryształy, diamenty i złoto. Tak, tu wsadzacie właśnie diamenty, te piór kryształy, tutaj akurat są silikony, same robią się nam teraz tutaj, o tak, tutaj są silikony, one się cały czas robią, transfer nodami przychodzą tędy i sobie tutaj, odsłoń, trafiają, prawda, o, tędy, dokładnie tędy, tą rurą, prawda, a potem stąd te itemy, do każdego są w ogóle przypisane, ten logic press to jest chyba do złotego, co nie, czyli złoto tu będzie trafiać, tutaj tak. Jest engineing press, to jest chyba diament, jak dobrze pamiętam, a tu jest calculation. Możesz sobie kliknąć po prawej i ci się otworzy GUI tego filter pipe'a. A dobra, tam. Dobra, no tutaj, no, gdzieś tutaj, no, nieważne. Zaraz. O, macie, tu są diamenty. A czemu tu jest netherrack? W tym... to już nie jest potrzebny. Był tam ustawiony, żeby nic nie wpadało do skrzynki. A, spoko. No, więc jak widzicie, w ten sposób to działa. Stąd te procesory są wyjmowane, prawda? Trafiają do tego inscribera, tylko trzeba jego przyspieszyć, żeby tutaj... O, przyspieszyłeś. Jest przyspieszony. Zrobił tutaj Extermi nasze karty przyspieszające. Takie właśnie, ten printed silicon zawsze tutaj będzie trafiał, więc on jest od dołu podłączony. Jak widzicie, tutaj o, szt, prawda? A tutaj trafiają te trzy pozostałe, diamentowe, te piór i złote, czyli no, robi się, prawda? I wszystko przychodzi tu gotowe, jak widzicie, już jest pięknie zrobione. Tak. A tutaj, i tutaj jest zawsze redstone potrzebny w środek, prawda? I tędy bokiem jest tutaj, trzeba zawsze pamiętać, że tu redstone, bo tak to nam nic się nie zrobi. Teraz wiecie, jak gotowanie zupy, wszystkie składniki potrzebne, żeby było, prawda? A jak zabraknie wody, to nic nie zrobicie. Dokładnie. Redstone to taka woda. No. Wytłumaczone. Więc tak, na dzisiejszy odcinek ja bardzo, ale to bardzo bym chciała zrobić raz, że spajkiego, bo jesteśmy biedni w itemy. Cicho, nie śmiej się. I Power Armor. To jest... Nie chcesz, to nie. Dawaj mi to. Nie, to nie. Dawaj! Dobra. Nie. Dobra, więc ja mam dla ciebie zadanie. Jak jest tutaj spajki, to ty mi zrób Atomic Aloe 2. W porządku? Zrób mi z Digital Minera Atomic Aloe. To są dla ciebie... Co ci to? No, żeby zrobić spajkiego. Serio, takie rzeczy są tam potrzebne? O, ja też. I... to się wytnie. Do. Wiem, że tego nie wytniesz. No pewnie, że nie. Nawet jakbyś tutaj rozebrał się do naga, to bym nie wycięła. Zamknijcie oczy, ludzie! Tragedia! O Boże! Dobra, a teraz tak na serio. Zaczynamy robić Power Armor. Na początek. Power Armor. A, to jest ta piękna biała zbroja, taka sexy. O matko, jaram się. Dobra, na początek potrzebujemy... O nie, tu.
Potrzebujemy Power Armor Tinker Table, czyli taki piedestał nasz. Musimy go zrobić, proszę. To jest bardzo właśnie... To się charakteryzuje tym, że to jest bardzo proste do zrobienia. Mamy obsydian. Nie, musisz sobie zrobić. Jest to strasznie, ale to strasznie proste do zrobienia. Dawaj Dissemblera. Masz. Dziękuję. Kładziemy sobie taki... Jak on zajebiście wygląda. Jezu. Klikamy. I tak, mamy tutaj Tinkersy, K-Bindings i Visual, więc tędy tutaj sobie daję... Aha, dobra, poszedł sobie. Więc tak, Visual, możemy sobie zrobić jaki chcemy kolor, K-Bindings, czyli tutaj... nie mam pojęcia, do czego to jest tak naprawdę, ale zaraz zobaczymy, bo ja się pierwszy raz tym bawię, więc... na początek zróbmy sobie tą... naszą zbroję. Ona też jest bardzo prosta, zaraz wam pokażę. Tylko ja tutaj mam Bow Bless. Mam tu takie itemy, z tego co widzieliście na poprzednim odcinku. Ja sobie chodziłam z paladynem łowcą i zbieraliśmy meteoryty. Jednak to nie było w meteorytach, żeby nie było. Były tam takie wieżyczki, troszeczkę chamsko, że na tym wchodziliśmy na Peacefulu, no ale już jak tak lecieliśmy, no to czemu nie, więc ja sobie tutaj powkładałam takie Killing God to your Ring, znalazłam Appen, coś tam, Ring of Aqua, chyba że nie będę tonąć aż tak. I jest Artificates, jakoś tak, Smitey, coś tam, nieważne, to jest mało ważne, ale ważne jest to, że mi świeci wszystko, jak idę gdzieś ciemniej, tu jest ciemno. Ale pyk, już jest jasno, więc to wszystko świeci za mną, więc jest nice. Tak, możemy sobie zrobić już ten nasz Power Armor. Zobaczcie, jest on mega, mega tani. To jest tanie jak barszcz, więc zróbmy sobie tego, tą recepturę. O kurde, redstone i jeszcze będzie mi potrzebne żelaza trochę. O, iron cały jest, proszę. Jeszcze jedno. Rozbroić to trzeba. O, właśnie. 2, 8, nie wiem, 16 mi wystarczy, ale to nic, zaraz zobaczymy. Zróbmy to, a zaraz. A! Mogę zrobić, fajnie. Teraz tak, zróbmy sobie Power Armor Chestplate. Nie wiem, czy mi będzie chestplate. Nie wiem, czy ja mogę latać. A nie wiem, zobaczymy. Czemu mi nie. Aha, już wiem czemu. O, teraz, bo to mi się zapisało. I niepotrzebnie trzeba to zabierać. To też zrobimy sobie te spodenki. Zobaczcie, jaki jest zajebisty ten Power Armor. Jak nie widzieliście, jak to działa, to jest coś mega, chyba że zostało znerfione. Ale jakby zostało znerfione, to by taki przepis łatwy nie był. Więc tak, odrzućmy sobie to. O, jak kozak wyglądamy. Boże, jestem normalnie alienem, patrzcie. Czekajcie, jak to się brał? F5. Ja pierdzielę. Co to jest? Dum 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 dum. O, ściana. Dum 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 dum. Dobra, już się nie bawimy. Wyglądamy przekomicznie. No ale co? Idziemy dalej. No tak, nie mam już latanka. Już sobie nie mogę latać. Tutaj właśnie zrobiłam takie pomieszczenie, bo ja nie powiedziałam o tym. Bałwan. Jezu, chciałam cię wyzwać od penisów, ale to nie do ciebie, to się zawsze kogoś innego tyczyło. Dobra, tak, mamy na sobie zbroję, więc tu mamy wszystko pokazane, co my możemy dodać do tej zbroi. Armor, special, flight, control. Wiki. No? Mogę zająć 2 minutki? No? Dobra, bo z racji tego, że Wiki mi w ostatnim odcinku tak posłodziła strasznie, to aż mi się wzięło na zachętę, żeby nagrać jakiś poradnik do... z jakiejś modyfikacji, ale nie do końca nie wiem z czego. Tak więc, jeszcze przy okazji, żeby zrobić mały spam wiki na filmach, no ale to już mniejsza z tym. Tak więc, jeżeli macie jakieś pomysły, z czego można byłoby nagrać poradnik, to piszcie u wiki w komentarzach. Dokładnie, Ekstermi również może wam nagrać poradnik, jak zainstalować paczkę na tej, której ja gram. Również dla osób, które nie mają Minecrafta... oryginalnego, tylko taki odcinek nie będzie on publikowany totalnie, tak wiecie, na moim kanale, bo to nie może takie coś istnieć. Ja wtedy będę wam wysyłać go osobiście, prawda? On będzie prywatny i ja będę wam go wysyłać jakby co, więc piszcie, czy byście chcieli, ewentualnie jakie macie pomysły na kolejne poradniki, więc więc to tyle, tak? No. Tak. Dziękuję. A proszę cię bardzo. Także my się teraz zajmiemy tutaj Power Armorem. A gdzie ty jesteś?
Obsidian, chłopie. A to nie możesz sobie go robić? Czym ci mnie z go wykopać? Jak tam chcesz. Oddaję. Powiedziałam, oddaję. No dobra. No wyrzuć go! Kto? Moja postać. O! Spoko. Bo ja w ogóle miałam laga dzikiego. Ale okej. Okay. Dobra. Power Armor Helmet. Shift, żeby mieć... Aha, wyrzuciło go, super. Jej. Co my tu mamy? Naciśnijmy sobie i tak. Aha, czyli musimy zainstalować. Basic plating. No musisz mieć surowce no do tak, tego. No tak, cicho, ja się dopiero uczę tego, prawda? Energy shield, heat seek, coś tam. Tu możemy też latać. Wings of turn do... Tak, też możesz tym latać. Ej, ja już to mam. Zaraz, czy ja już teraz mogę latać? Nie. Nie. A masz w ogóle w tym energię? A to trzeba energii podłączyć? Nie, z powietrza się to robi wszystko. O matko. Nie, nie do tego energię. A do czego? Musisz zrobić w jakiejkolwiek części twojej zbroi, że tak to ujmę, bank energii. Aha. I tą zbroję, i tą część zbroi naładować ją. A jak mam taki bank energii zrobić? Aha, tu mam energii, spoko. Install, advance. Polecam dać energię do chestplate'a. W sumie. Ponieważ z niego raczej będziesz najczęściej korzystała. Kumam. Więc tak, HV kapasitor. Potrzebny jest HV, Boże. HV... kapasitor. Jest! Musimy to skraftować. Jezu, tanie jak barszcz. Kolejna rzecz. Mamy enderperły, czy co? Czy nie? Nope. Robiłem tyle, ile potrzebowałem. To daj mi teraz ten, jak on ma? Jest w systemie AE. Spoko. No, to taka kuleczka różowa, wiecie o co chodzi. Chwilę o, właśnie. Brakuje mi słów. Więc tak, żeby zrobić taką enderperłę, właśnie wam pokażę, co zrobić. Proszę, pyk i mamy... Coś ty tam robiłeś, że to tak jakoś dziwnie zabrzęczało? Albo... Nie wiem. Dziwny dźwięk był. Dobra, nie mam pojęcia, okej. Nieważne. Co tam jeszcze jest potrzebne na HV, kapasitor, glowstone, paper. Paper. Chyba nie mamy papera, co? Chyba nie. Glowstone na pewno, więc już sobie jeden weźmy. Zabrałeś cały glowstone? Jest w systemie AE. Kurde, tu musi być wszystko w tym zrobione. Bo ja Najpierw szukaj w AE. Aha, bo ty tam robisz i to mi dźwięczy. Boże, dobra, nieważne. Dźwięczy. Co za... Dobra, system AE. Nie ma papieru. Nie ma, jeszcze raz nie ma. Potrzebujemy tych zielonych, które są tam, ale mi się po niej nie chce iść, dlatego będę tutaj szukać, dopóki ich nie znajdę. Jak nie znajdę, to po prostu pójdę i wyzbieram. I dlaczego nie mogę klikać? Masakra. I chodzę strasznie wolno i spadnę. No tak, zapomniałam, że teraz nie latam. Super. GG. I co ja bym chciała jeszcze wam powiedzieć na temat, jeżeli chodzi o nagrywanie ze mną. Więc tak, ja doskonale zdaję sobie sprawę, że nie każdy, nie wiem czy ja już to mówiłam czy nie, ale nie każdy, kurde, swędzi mnie. Dziękuję, już przestało. Się podrap. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby grać na tej paczce, bo ona, nie powiem, jest bardzo wymagająca nawet w cholerę i mi się czasami też przycina coś, więc żebyście nie myśleli, że o nie, nie dam rady grać, więc nie zagram sobie ze mną sobie nie zagracie. Nie. My po prostu wtedy sobie zagramy na czymś innym, a nie na tym. Nie musi być to koniecznie przecież mój świat, więc luz. Będziemy grać. Tylko musicie mi to napisać, że wam paczka nie pójdzie i na przykład czy macie może wy jakiś pomysł, w co byście ze mną chcieli zagrać, albo czy macie jakiś, no wiecie, jakiś pomysł na to, prawda? Więc tak, mamy już... Aha, my to potrzebujemy. Aha, dobra, spoko. I teraz mamy to w ekwipunku, więc możemy to zainstalować. Mamy zainstalowane. I teraz tak, baterii szajs. Ja chyba chcę całość mieć, żeby... Aha, w kilogramach mi to liczy. I C2. Tak, im więcej jakby sobie załadujesz, tym wolniej się będziesz poruszała. Ponieważ cała zbroja waży. I im więcej będzie ważyła, tym wolniej ty będziesz się poruszyć. Dlatego ustaw sobie na spodenkach, to chyba było... Szybkość. Na upgrade. Szybkość.
Tak. I tu jest zaraz, to jest springy, sprint, jump, swim, boost, uphill, steep. Nie, ja chcę sprint, więc potrzebujemy serwomotor. Cztery razy, spoko. Ach, teraz śmierdzimy na czarno, bo jest nam za ciężko. Więc tak, serwomotor jest. Jakie to jest? To jest o wiele tańsze. No, więc my potrzebujemy... Znów tanie jak barszcz. No dziwisz się, jak to jest całe tanie jak masakra. Barszcz. Korzystałeś kiedyś z tego modular powersuita, jak był Greg ten nie. jeszcze? Nie wiem, o co chodzi. Żałuj. Żałuj albo się ciesz. Bo tam, żeby skraftować podstawowe elementy, trzeba było mieć pół staka różnych surowców. No to nieźle. W ogóle jakiś pasek się nam pojawił i w ogóle mi za... Jeden pasek to jest pasek energii, drugi pasek to jest pasek ciepła. Aha. A jak? No. Bo może istnieje coś takiego jak przegrzanie zbroi. Jak przegrzejesz, to się będziesz palić. A możesz też sobie dodać, co ci polecam, do hełmu chyba. Hit generator, dzięki któremu będzie ci ładowało. Spoko. Więc wszystko to sobie zrobimy. Masz. Jej! O, sporo tego będzie. Zaraz my więcej tego potrzebujemy. 3, 4. Tyle tego potrzebuję. Nie. Po 3? Tak. Raz, 4, po 3. A, 4 potrzebuję, więc jeszcze jedno. Ok. Chyba, jak dobrze pamiętam. Masz te aloje? Nie, gdzieś, musisz nie? sobie zrobić, bo ja ostatnio nie korzystałam z tego, a tego. Redstone, to już mam. Dobra, wszystko mamy. Możemy sobie 4 akurat zrobić, super. Możemy się teraz szybciej poruszać, zaraz będziemy się mogli szybko ruszać. Jej, będziemy biegać jak szaleni. Install Power Walking Compression Power. Power to co? Walking Assist. No to chyba, że szybkość, no nie? Tak. Jedno odpowiada za szybkość ogólnego poruszania się, drugi odpowiada za prędkość. Weźmy wszystko na... biegania. Czemu nie mogę tego załadować? Install. Aha, dobra, czy zaraz. Jest tak. Chodzimy szybciej. Dobra, ale to nie zmienia faktu, że... Weź ukryj sobie tą zbroję, żeby nie było widać, że ją nosisz. Jak to? Wejdź w zakładkę wizual. Ale gdzie to jest? No tu, w aha, stole. I co? Wiesz co, daj jedną rzecz. Daj tylko na przykład hełm albo cokolwiek. Bo nie wiem, jak to wygląda tam ogólnie. Ale jesteśmy napakowani. No mówię, jak ten z Lorda Vadera wyglądamy. A, po prostu. Patrz, kliknij. No. Wizual. I po prostu kliknij na ten armor, co się wyświetla po lewej. Power armor, chestplate. Aha, i tu dodajemy sobie, że nie może ten. Możesz sobie zmienić kolorki, ustawić co chcesz, żeby było widoczne. I kliknij na wszystko tak, co tam ci się wyświetla. Budki też. Ale... Zaraz, bo mi się tutaj nic nie wyświetla. Wód. No bo teraz nic nie widać. Patrz, wyjdź teraz z tego i naciśnij F5. Aha! Takie buty. Masz power suta, ale suta. Go nie widać. Spoko. Więc tak. A możesz go też sobie dostosować, żeby miał na przykład nie, no wolę, że już nie było widać, bo to w sumie fajniej wygląda, no nie? Znaczy fajniej, no po prostu widać mojego skina, jest spoko, a nie wyglądam jak jakiś nie wiadomo kto. Dobra, więc... Ja tam widzę no tak, Steve'a. No ty widzisz Steve'a, bo to jest tak dziko zrobione. Więc tak, jak widzicie, można się tu fajnie pobawić tym wszystkim. Szok, lol. Ja tu jeszcze sobie wrócę do tego i sobie naprawdę zrobię tutaj fajną zbrojkę. Jeszcze do jump boost. Właśnie, zróbmy jump boost, ja chcę jump boost. Jesteśmy też głodni, bo dodałam... Musiałam w ogóle reinstall paczki zrobić, bo zrobiłam update i dziko mi się tam dziwne rzeczy zrobiły. Update. Możesz do hełmu dać autofeedera. Aha. Czyli żeby tak karmiona cały czas. Tak, jak małe dziecko. Autofeeder. Nie, ja chcę na razie, wiesz co, mieć ten. Jet boots. Ion. Robimy ion. Ion. Zaraz to jest to? Nie. Nie ion, tylko jak to się nazywa? Kurde, tu są jetpackowe buty.
Jet Boots, Ion Thruster. Nie to, kurde. Ion Thy... Jest. No to już nie jest takie tanie. Znaczy jest tanie. Dobra, zajmiemy się tym później. Dasz mi jedzenie? Dziękuję. Zrobiłeś mi to super, aloje mi zrobiłeś. Mega jesteś mega. On... Ale jeszcze za mało, bo dopiero masz 4. Mm. Potrzebujesz jeszcze 3. No to tam rób. I w ogóle chcę pochwalić Ekstermiego, bo jest mega, bo gdyby nie on, to bym nie miała tamtego dziwnego. I w ogóle, no to jest... Wiecie co? Ja to się czuję, jak on by był moim nie adwokatem, tylko zaraz... Jak to... Nie, mentorem? Jak jest bogata osoba i... O, menadżer, o, jesteś moim menadżerem. Tak, jesteś moim menadżerem. Jej, jak ja zasuwam, kurde, ścina mi się aż normalnie coś. Dobra, robimy sobie w takim razie teraz, czekaj, jak to się nazywało? Digital miner. Co to jest digital termometer? Można sobie... A, nuclear control. Jakbyś chciała sobie zrobić reaktor z industriala. Co ci polecam? Jakie, aha, to podziękuję. Dobra, w takim razie Refined Iron. Masz Refined Iron? Wiki. To zrób mi, bo już zapomniałam, jak to się robi. Se zrób. Żelazo i węgiel. A, już wiem gdzie, dobra. Aloj smelter, który jest... jest tutaj. Nie aloj smelter, tylko w tym. W czym to się robiło? Induction smelter. Induction. Jest tutaj. Tu. Ale nie wiem, czy alej też tu, nie będzie działał żelazo. Na podobnej zasadzie. Dobra, więc tak, ja wszystkie składniki przygotuję na to, ja wam pokażę, jak to się tylko robi. Więc tak, tu potrzebujemy steel casing, teleportation core, o Boże. No to mamy na razie na dwa takie nam starczy, to akurat zrobimy to. Ale jest jeszcze dwa potrzebne tu. No i jeden tutaj jest potrzebny, więc energy tablety. Wiecie, jak się robi dużo złota, to będzie zabierać, jednak mamy po ostatnim kopaniu. Tutaj te cirkiuty, albo też te zielone, w ten sposób się robi. Osmium przepala się przez redstone, metallurgy infuserze. Logistyki, to też jest wszystko łatwe, więc najlepiej jak ja to wszystko zrobię i wam po prostu pokażę efekt, że o, działa i wszystko i tak dalej, więc Z2. Dobra, więc Ekstermi zrobiał nam Spajkiego, on zrobił, nie ja. Możecie też mu pogratulować, chciał go nazwać Azor, jednak ja już go, no. Co tak się do mnie dziko zbliżasz? Masz. Daj. Jeee, piesek mój, zobacz jak on fajnie wygląda, zobaczcie no. Jak fajnie. Weź zobacz jego nazwę. Aż zagrzmiało. Idź, bo cię normalnie. Dobra, a, więc Wiki, tak. Wiki, jeszcze jedna rzecz, którą ci miałam pokazać. No. Pamiętasz? No. Czokobo. Zabiję cię! Zabiję! Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Czokobo! Moje czokobo! Czemu ja cię nie mogę zabić? Nawet ci permisji nie mogę wcisnąć! Znaczy nie mam permisji, żeby cię pobić i cię skillować. A tam mi grozi. Wredny. Dobra, nieważne. Więc tak, podepniemy sobie na sam początek, tu go postawimy Spajkiego. Właśnie w tym momencie, tutaj, w tym miejscu, tutaj cały obręb domku sobie wykopiemy, skopiemy z, jak się nazywa, z surowców. Podepnę go tym właśnie kabelkiem, ten kabel jest podłączony do, ja wam nie pokazywałam, tak właściwie, o proszę, tu mam elewator. Ten elewator nas prowadzi tutaj, dokładnie jesteśmy pod domkiem, więc tutaj prosto nas do reaktora zaprowadzi dopiero od początku, odkąd jestem tu na świecie, już długo, dosyć, jest włączony reaktor, więc mało strasznie zżera, więc nice, jest spoko. Cały czas jest na praktycznie pełni, no bo wiecie, tam zabiera to, znaczy tutaj nie działa, ale no, trochę maszyny zabierają, więc ja sobie podłączę tym kabelkiem o to. Masz kabel z mechanizmu? Nope. Mechanizm. Kopię do dupy i... Ty! To się nagrało! Dobra, więc tak. O, jeszcze zapomniałam powiedzieć charge pad. Dzięki temu możemy sobie Atomic Dissembler, wykopiemy sobie coś na przykład nim i stajemy na to.
Nie dość, że jest fajny dźwięk, to jeszcze się fajnie świeci. Jej! I przy okazji ładuję... Ej! Dobra, możecie sobie teraz zobaczyć, że nam to naładuje. O, proszę. Naładuje? O kurde, co jest? Czemu się to nie ładuje? Dobra, to się ładuje. Ma dzikie jakieś fochy ten December, ale nieważne. Stajemy na to i nam ładuje Power Armor nasz. Czemu? A, dobra, nieważne. Właśnie jeszcze Jump Boosta sobie dodałam tutaj. Jej! Dobra, nieważne. Po prostu sobie teraz dodam tutaj... Zaraz, turendy tutaj. W sumie to jest mało ważne. Czy ja to dam tędy, czy tędy. Dobra, na razie na tę chwilę będzie to brzydko zrobione, ale to nic. W ten sposób chcę, żeby to mi po prostu tutaj dało Spajkiego. Zaraz, jak tu się go podłączało? Pyk. Żadnego Spajkiego. Nie w tę stronę. Pyk, pyk. O, w dupkę. Tak, od tyłu trzeba go podpiąć. Można jeszcze odtąd go podpiąć, ale tu damy skrzynkę zaraz na itemki. Chyba tak. I tak, co tu się brało? Start? Nie, stop. Jak to się go ustawiało? Stop. Auto pull, auto eject, reset, config. Aha, i tu się new filter dawało. Ordic, material, dict. Item stack. Zamknij się. Nic nie słyszałeś. To się nagrało. Ordict K0. A, tu się brało zaraz. Tak. Czemu? Ekstermi, ustaw to. Czemu to nie chce? Filters, nie ma filtrów. New materiały. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Item stack. Mod ID? Nie. Ordict. Dict. Już. Jak to już? Ale tu nie pokazuje mi, jaką tą. Gdzie to się? No wejdź sobie w. No config. O. Gdzieś ty to znalazł? Ordict. New, ordict, gwiazdka, or, gwiazdka. No to chciałam to, a to może mi nie pisało, dobra, bo ja chciałam to wkliknąć, ale widocznie mi nie zaakceptowało, dobra, nieważne. Teraz tak, skrzynka, weź no, gdzie są, gdzie jest drewno? Nie ma tutaj w ogóle drewna? W tym jest dużo drewna w AE. No spoko, dobra, właśnie, drewno jest. Zróbmy sobie skrzyneczkę, byle jaką na tę chwilę, później sobie ją ulepszę. Tylko ja wam pokażę, że to będzie działać. Chcesz kopać z silktaczem, czy nie? Nie, bez silktacza. Czemu? Będziesz mogła przynajmniej te ory przerobić w pulweryzerze i będzie ich więcej. Ale to i tak mi przecież nie będzie przepalało. Przecież diament w pulverizer nie wsadzę. Diamentu. Jak to nie? Można? Diamond ore. Co się robi z diamond ora? Możesz go przepalić. Możesz go ferronium enchantment przerobić na dwa diamenty. No. Możesz go w pulverizer przerobić na dwa diamenty. Poważnie? A wtedy nie było. Tak. Może to teraz tak. No, w pierwszym tym sezonie moim nie było, tak. Dobra, no. Mogę odpalić? Weź właśnie ten silk touch najwyżej, weź włącz, jest włączony, jest, dobra. I proszę, jest start i wszystko kopię. Jezu, jak to zasuwa. Aż wiesz co? No bo mu dałem mu upgrade'y. On już ma upgrade'y na fulla. Ciekawe, jak bardzo mi teraz zżera reaktor. Z ciekawości. Czemu podpijać energię od dupy strony, gdzie on wyrzuca surowce? Energia z reaktora mi całkiem wychodzi. Schodzi mi całkiem. Weź, usuń te upgrade'y. Ale to i tak będzie tak samo. Nie będzie tak samo, usuń te upgrade'y. Bo mi... No. No, od razu rośnie energia w tym. Tak, ale usunąłem upgrade'y na szybkość. A na co tam są jeszcze upgrade'y? Zostawiłem na ekonomię, na energię. Wszystkie usunąłeś na szybkość? Tak. No to daj, nie wiem, Z2. Patrz, jak to się szybko kopie. Dobra, zobaczymy teraz, jak schodzi, bo chodzi o to, żeby mi tak nie zżerało tego, bo ja mi na maszyny nie starczy, co ty myślisz? 2, 3, 4... Dobra, rośnie, spoko, jest tak, tak zostaw, jest okej. Okay. No. 9 na 9 dał i myśli, że ja nie wiem, co tu mam ten. Poza tym niech sobie to spokojnie kopię. I mówisz... Ale czemu jest pokazany Digital Miner, a nie... No niestety. To jest nie Diamond. Nie bawię się. Dancehore. Lol, ile z tego będzie?
Dobra, więc tak. Ej, zalep to. Czemu to jest niezalepione? O. Dobra, nieważne. Ty mówisz, że co? To nie pójdzie w górę. Co nie pójdzie w górę? No nie, bo od dupy strony mu wychodzą surowce, no wiesz. Czyli muszę od góry go podłączyć, tak? Albo od boku. Mogę od boku, czy no. nie? O, jak gdzieś walnęło. Chyba. Znowu. Chyba, nie wiem, może. Sprawdźmy, bo to jest ciekawe w sumie, czy to pójdzie od boczku. Teraz to z tej strony, pyk. Będziesz... Dobra, nie ma... Aha! Nie mogę... Nie wierzę. Nie maleje mu energia już. Ty, to chyba może być z boku podłączony. W takim razie. No zobacz. Ale skrzynka, no. Surowce już lecą do skrzynki. Surowce lecą. Tutaj kopię. Trzeba ją tylko ulepszyć, no. Tak, trzeba ulepszyć skrzynię. Ty, to może można od boku podłączać, fajnie, nie wiedziałam, ale tylko, że tutaj nie ma tego... Brzydko to wygląda, od góry byłoby fajniej. Dobra, spoko. Więc to będzie na tyle w tym odcinku, co nie? Tu zrobiliśmy ten system, znaczy ty zrobiłeś. Jezu, ile tych mamy tych. Ja tutaj jeszcze dorobię więcej tych... MK Storage Cell? No, dokładnie. Dokładnie tego. Tylko nie wiem, może 64 uda mi się zrobić. Fajnie by było. A co tam? Zobaczymy jeszcze, później się jeszcze to najwyżej zrobi. Jeszcze mamy mało itemów na to, więc... Chcesz coś powiedzieć na zakończenie? Tak, żeby ludzie pamiętali o tym, co mam nagrać jako poradnik. Tak. Pamiętajcie, bo Extermi jest dobry, kochany i w ogóle... Jee, Herolder, Spike jest taki kochany. No zobaczcie, że on wygląda jak Spike. Jeszcze ma pazurki, zobaczcie, takie dwa zielone. LOL! To jest normalnie piesek. Totalny piesek. A kuci, kuci, kuci. Co ja z tą kobietą muszę przeżywać? Dobra. O, już na diamentową ulepszyłeś, fajnie. Super. Także to będzie na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby napisać Extermiemu, jaki ma poradnik dać. Szybko zasuwamy dzięki Power Armorowi. Super ekstra. Jej! Extermi będzie się męczył dalej z tym dziadowskim czymś, co ma na sobie. Mi to nie przeszkadza. Po drugie, ja sobie zrobię rezonant, jetpack i będę jak. Syrop! Nie. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.